Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak już się na pewno domyślacie po tytule, porozmawiamy sobie o kosmetykach i lekach, które warto przywieźć sobie z Egiptu, jeśli wybieracie się na wakacje. Ten kraj to raczej dla wielu z Was pewnie mało przyjemnie się kojarzy, wyobrażenia są raczej negatywne. Ja bardzo lubię jeździć do Egiptu zimą, kiedy u nas jest mróz, a tam jest 30 stopni, możemy sobie leżeć i odpoczywać. Ale jak już się wybieracie do Egiptu, to ten odcinek myślę, że Was zainteresuje, także serdecznie zapraszam do oglądania i nie przedłużając, zaczynamy! I pierwszy produkt to jest coś dla osób, które mają problem z bezsennością i którym się zdarza to, powiedzmy, sporadycznie, bo oczywiście to nie jest lek na receptę. Są to tabletki ułatwiające zasypianie, nazywają się Sleeps 3 mg. Wygląda opakowanie w ten sposób, w środku macie 20 tabletek i w egipskiej aptece kupicie to niemal za grosze. Naprawdę u mnie w rodzinie i wśród znajomych te tabletki robią furorę, za każdym razem jak lecimy do Egiptu to jest zamówienie na kilka opakowań, bo tabletki naprawdę działają cuda i to zrozumie ktoś na pewno, kto ma problemy z bezsennością i testował już naprawdę bardzo, bardzo wiele leków. Druga rzecz to również leki i słuchajcie, jest to antybiotyk. Antybiotyk, który sprawdza się zarówno w przypadku przeziębienia tam na miejscu, kiedy przyjedziecie i no niestety macie tego pecha, że Was dopadnie przeziębienie, co się może zdarzyć, to od razu udać się do apteki i kupujemy lek o nazwie Ibiamox. Tu mam egipską, ale jest też po angielsku, także wygląda tak ten lek. Opakowanie dość łatwo zapamiętać. Mamy tutaj 12 kapsułek i one naprawdę w kilka dni postawią Was na nogi. I ten lek przydał nam się w rodzinie bynajmniej nie raz, kiedy spotkaliśmy się z przykrymi dolegliwościami tam na miejscu, ale również wykorzystywaliśmy go już nie raz u nas w Polsce w przypadku różnych przeziębień i również sprawdził się świetnie, więc warto mieć takie opakowanie również po przyjeździe. W pudełku, tak jak wspomniałem, z 12 kapsułek, ale już naprawdę kilka z nich, kilka dni stosowania postawią Was totalnie na nogi. Oczywiście nie łączymy tych leków z żadnymi innymi na receptę. Tabletki wyglądają w ten sposób. Jest to jeden listek, oczywiście macie instrukcje, wszystkie przeciwwskazania, to niezależnie gdzie kupujecie jakiekolwiek leki, to wszystkie przeciwwskazania zawsze macie w opakowaniu i tego trzeba się bardzo krytycznie trzymać. Kolejny produkt to rzecz bardzo przydatna przy przeziębieniach również. Są to takie kryształki mentolu, które jak sobie otworzycie to opakowanie, to naprawdę daje czadu, daje ten zapach bardzo mocno, bardzo miętowe. I takie kryształki możecie dodać sobie na przykład do wody, do kąpieli. Możecie zrobić sobie inhalację z ich wykorzystaniem, czyli do wrzątku, na przykład do gorącej szklanki wody możecie wrzucić kryształek bądź kilka, w zależności jak na przykład macie mocno zatkany nos i robimy sobie z tego inhalację. Produkt genialny, wszechstronny i u nas już poszło niejedno takie opakowanie. Też jest to bardzo niedrogie, nieduże, więc nie ma problemu z tego przewiezieniem. Ja tu mam opakowanie, tu mi się kończy w sierpniu tego roku, także jeszcze mam trochę do zużycia, a produkt jest naprawdę godny polecenia. Ostatnia rzecz, którą możecie kupić i mam ją fizycznie ze sobą w aptece bądź w takim sklepie wielobranżowym, to pasty do zębów. Pasty do zębów naprawdę mają świetne. Ja tutaj pokażę Wam jedną z tych, które aktualnie używam. Czekajcie, tu jest po angielsku. Tak, tutaj macie po angielsku. Wygląda ona w ten sposób, naprawdę kosztuje grosze. Jest to duża biała pasta, nie jakaś czarna, wybielająca. Jedyny minus to one mają bardzo takie opakowania, takie wiecie, nie takie sztywne jak w Polsce, te tyle plastiku, tylko tam jest raczej takie cieniutkie opakowanie, więc ta tubka jest taka giętka, więc to taki minus. Ja na przykład jak są wody do picia, to ja nienawidzę jak jest cienki plastik i mi się ta butelka wygina, ale akurat w przypadku pasty mi kompletnie nie przeszkadza, także pastę warto sobie kupić. Jeszcze mam dla Was dwie maści,
przeciwbólowe. Pierwsza z nich, nie mam ich fizycznie, bo to raczej używają moi rodzice. Pierwsza z nich, tutaj Wam pokażę, jak ona wygląda. Jest to maść na żylaki, jeśli się zmagacie z żylakami na nogach, jak na przykład mój tato bardzo mocno się zmaga, to maść działa cuda. Wygląda w ten sposób i również dostępna jest w aptece. Druga z maści, tutaj, którą teraz widzicie, jest to maść taka do masażu, rozgrzewająca, przeciwbólowa, z nastawieniem na ból pleców, z którym również mój tato się zmaga. I jako jedna z niewielu, naprawdę daje radę. Także warto sobie tutaj zeskrimować i w razie potrzeby zapytać o nią w aptece. Drugie miejsce, które warto odwiedzić podczas urlopu w Egipcie, to taki sklep, gdzie już na samej witrynie widzicie pełno różnych olejków, perfum takich przelewanych, i to jest miejsce, w którym warto zrobić zakupy, ale trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby Was nie oszukano. W takim sklepie kupicie po pierwsze olejki, po drugie perfumy lane, i te zapachy są naprawdę piękne, a olejki są niezwykle skuteczne. I na czym polega najczęściej myk w takich miejscach? To kiedy na przykład pytacie o jakiś produkt i pan Wam pokazuje ten produkt w takim opakowaniu na przykład i Wy wąchacie, dotykacie, macacie, sprawdzacie, jesteście zainteresowani, wytargowaliście się, bo to też jest nie lada gratka, trzeba się bardzo mocno targować tam, ale wytargowaliście się i chcecie już kupić ten produkt, na przykład, nie wiem, 50 ml eukaliptusu, po czym pan odkłada to, co wąchaliście, na miejsce i przynosi Wam z zaplecza i tam Wam przelewa do butelki. Nigdy absolutnie się na takie coś nie można godzić, ze względu na to, że najczęściej te zaplecza są takie rozrabiane, najczęściej są tam butelki przygotowane, które klientom nieświadomym można wcisnąć, czyli jak kupujecie na przykład miętę albo eukaliptus, albo olejek z drzewa sandałowego i już go zmacaliście, to jeżeli pan Wam przyniesie taki olejek z zaplecza w większej ilości, bo na przykład chcecie kupić więcej, to ponownie musicie sobie ten olejek sprawdzić, zmacać, powąchać i dopiero jak wszystko będzie ok, to na Waszych oczach musi Wam ten olejek, czy te perfumy, czy cokolwiek tam kupujecie, przelać. Bo niestety tutaj właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo często są sytuacje, w których zaplecza przynosi Wam większe opakowanie, no bo oczywiście na wystawie się nie zmieściło, po czym się okazuje, że tam jest to rozcieńczone z wodą, już w domu nie pachnie tak ładnie, już nie ma tego efektu, także bardzo, bardzo trzeba uważać. Ale jeśli już przejdziemy do konkretów, to pokażę Wam dwie rzeczy, które warto tam kupić. Pierwsza z nich, o, i tak właśnie wyglądają opakowania, które stoją na wystawach, i ja tutaj mam akurat olejek z drzewa sandałowego, który jest absolutnie genialny, mega, mega nawilżający produkt. Ja go używam w dodatku bardzo rzadko, ale też do kąpieli. Używam go w bardzo przesuszone miejsca, jak na przykład łokcie. Dodaję go do różnych maseczek i naprawdę genialnie się sprawdza. Swojego czasu też stosowałam na końcówki, ale trzeba naprawdę mega uważać, bo to jest tak tłusty olejek, że później naprawdę ciężko się tego olejku pozbyć, ale do olejków, do włosów, które warto kupić, też przejdziemy. Tak wygląda pojemność, tutaj macie akurat 100 ml i naprawdę bardzo warto się zainteresować olejkiem z drzewa sandałowego. Drugi produkt może już nie będzie wyglądał tak obiecująco jak ten pierwszy, bo tak wygląda fabryczne opakowanie tych olejków, które oni mają. I tutaj mam eukaliptus. Eukaliptus ja uwielbiam na wszelkiego rodzaju przeziębienia. Stosuję właśnie również do wanny. Kąpiel w eukaliptusie, ten zapach mega oczyszcza zatoki. Jeżeli macie problem z katarem, no to w 3 miga Was po prostu oczyści do inhalacji, do kąpieli. Jest to naprawdę wszechstronny produkt. Możecie też zmieszać z wodą i wypić. Także tutaj nie ma problemu. Z tym, że akurat w przypadku eukaliptusu trzeba bardzo mocno uważać, żeby dobrze kupić ten produkt, bo tutaj właśnie nie trudno zauważyć, kiedy ten produkt jest oszukany, bo wtedy kolor jest mniej intensywny, nie jest już taka ciemna zieleń, tylko jest jakaś taka jaśniejsza, zapach już nie jest taki uderzający, a naprawdę jak otworzycie sobie taki flakonik z eukaliptusem, to ten zapach Was powinien po prostu, jak się zaciągniecie, to aż poczuć naprawdę tu aż. Powinniście to poczuć, więc na to trzeba bardzo uważać i tak jak już wspomniałam, chyba wspomniałam, trzeba się tam bardzo mocno targować, bo oni te ceny mają
maksymalnie wysokie, ale jak gdzieś tam dotargujecie, bierzecie na przykład więcej różnych produktów, to mocno trzeba zbijać cenę i naprawdę można kupić. My, jak już tutaj widzicie, no my mamy teraz pół opakowania, bo braliśmy jakby całą litrową butlę ze względu na to, że u nas schodzi to bardzo w dużych ilościach i jak się taki litrowy eukaliptus rozdzieli na kilka rodzin, no to szybko się rozchodzi, ale naprawdę uwielbiam stosować, uwielbiam ten zapach, uwielbiam kąpiel w eukaliptusie. To jest coś, co naprawdę warto sobie spróbować. No i trzecia kategoria rzeczy, którą warto kupić, to oczywiście kosmetyki. I tutaj przyznaję, że mam właściwie produkty głównie do włosów, właściwie dwa do włosów, dwa do twarzy, które warto sobie kupić, ale tych produktów, które można przywieźć, jest naprawdę bardzo dużo. One są w super niskich cenach, więc zdecydowanie warto sobie wypróbować. I zacznijmy sobie od produktu numer 1. Jest to takie serum do włosów, do stosowania na suche włosy gdzieś od połowy, nie dłużej. Jest to serum, które ma przywrócić blask włosom, wygładzić i je zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami. Jak wiecie, w Egipcie jest zazwyczaj bardzo, bardzo gorąco. Kobiety tam chodzą w czarnych chustach na głowie, więc ta wysoka temperatura i to kiszenie tych włosów naprawdę maksymalnie by im źle wpływało na włosy, więc no nie dziwię się, że wymyślili coś takiego, co zabezpiecza przed wysokimi temperaturami, nie tylko jeśli chodzi o prostownicę czy suszarkę, ale również o warunki pogodowe. I jest to olejek z pompką, bardzo wygodny w stosowaniu. Stosujemy dosłownie kilka kropel na długość włosów, rozczesujemy i one pięknie nam się błyszczą, fajnie się układają i zabezpieczone są przed wysokimi temperaturami. Olejek ten nazywa się Blob Hair Anti-Freeze. Ma pojemność 50 ml i jest zamknięty w takim opakowaniu z pompeczką. Jest wykonany w całości z plastiku, więc nic Wam się nie powinno z tym w podróży stać. I wystarczy naprawdę kilka kropel, więc jest to produkt niesamowicie wydajny. Drugi produkt, również olejek do włosów, tym razem bardziej taki do skóry głowy, do olejowania włosów, nazywa się Dabur Amla Gold Hair Oil i ten olejek, z tego co widziałam, nawet możecie kupić w polskich drogeriach, także jeżeli byście były ciekawe, a na przykład nie wybieracie się do Egiptu, to warto się skusić na ten olejek. On w Polsce kosztuje około 25-30 zł, tam kosztuje około 5 na miejscu i on ma tutaj wysoką zawartość amli, migdałów i henny i ten olejek też ma przywrócić Waszej skórze witalność, a włosom blask już od nasady. Stosujemy go oczywiście na skórę głowy i nasadę, później musimy go zmyć maską i szamponem, czyli podobnie jak w przypadku polskich olejków do olejowania. I już Wam pokazuję, jak on wygląda w środku, bo opakowanie to jest puch sukcesu. Tak wygląda ten olejek. Pojemność tego olejku to jest 90 ml. On jest taki dość lekki, w kolorze takim zielonkawym. I tak jak wspomniałam, w Polsce też go kupicie, tylko no niestety troszeczkę drożej, ale tak czy inaczej warto się nim zainteresować. Kolejny produkt to ampułki z kolagenem do twarzy. Są to ampułki marki Eva Skin Clinic Anti-Aging Collagen Ampoules. Wygląda opakowanie w ten sposób. W środku mamy 10 ampułek po 2 ml i pozwólcie, że ja od razu Wam otworzę opakowanie, bo to jest najnowsze, które mam i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. W środeczku, żebym nie wysypała, mamy po prostu 10 takich ampułeczek, które stosujemy bezpośrednio na twarz w wieczornej lub porannej pielęgnacji. Takie ampułki warto stosować 2-3 razy w tygodniu i one są bardzo mocno konkurencyjne do tych, które kupiliście w Polsce, z tym, że w Polsce takie ampułki kosztują nawet 200 lub więcej złotych za również 10 sztuk. I z tego co widziałam, też gdzieś możecie je dorwać online, także jeżeli się nie wybieracie do Egiptu, to możecie sobie wyszukać je w internecie. I będąc już przy kolagenie, ostatni produkt dzisiejszego dnia, mamy taki medyczny kolagen w pojemności 12 ml. Takie maluteńkie opakowanie. Jest to kolagen o najczystszej formie, najczystszej postaci i
Tutaj dosłownie używamy kropelkę, na przykład dodajemy do kremu, do maseczki, czy do jakiegokolwiek mieszanki domowego spa, jaki chcemy sobie urządzić. I też jest to produkt, który kupimy tam zdecydowanie taniej niż w Polsce, więc warto się na niego skusić. Opakowanie jest niewielkie, więc też z transportem nie ma problemów. No i co? Za nami wszystkie najważniejsze produkty, najnowsze produkty, które mam właśnie z Egiptu. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja z Egiptu również bardzo lubię herbatę, ale nie mam tutaj przy sobie, ale tu Wam wyświetlę, jak ta herbata wygląda, opakowanie. No jest po prostu genialna. Jest dostępna w kilku wersjach, jest mega tania i zawsze z Egiptu przywozimy kilka opakowań, bo jest po prostu bardzo smaczna, bardzo nasycona i no i bardzo smaczna po prostu. Także Egipt kryje w sobie też dużo fajnych produktów, także warto się tym zainteresować. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapki, jeśli tak było. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do komentarzy. Zapraszam również na Instagrama TinaHa oficjalnie. Jeśli macie, chcecie porozmawiać, coś się dopytać, to również tam Was serdecznie zapraszam. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Pa, pa!